panu. Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Przepraszam pana. Pytałem, czy to miejsce jest wolne. Pytał pan o miejsce? Nie, o przepis na placek drożdżowy. Oczywiście, że o miejsce. Proszę, niech pan sobie klapnie. Dziękuję. Klapnie. A cóż to za słownictwo, młody panie? Normalne. Ja klapnę, ty klapniesz, on klapnie. A co to za nocniczek? Drewniany? To jest kapelusz korkowy. Przywiozłem go sobie z Afryki. Ale pan pewnie nie wie, co to jest Afryka. Afryka. Kontynent o powierzchni 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Leży po obu stronach równika, na południe od Europy. Pozwoli pan, że się przedstawię. Fata Morgan. Z tych Morganów? Oczywiście. Mój prapradziadek, słynny podróżnik, odkrył zjawisko powstawania złudnych obrazów w suchych piaskach Sahary. I nazwał je swoim imieniem i nazwiskiem. Fata Morgana. Czuję się zaszczycony, mogąc poznać jego prawnuka. Jestem Sidi Romek, w skrócie Sidi. Bardzo mi miło. Dokąd pan jedzie w tym kapeluszu? Jestem wybitnym naukowcem i otrzymałem darmowy bilet na przejazd do wiedzy. Jak to? To pan jedzie do wiedzy? Chwileczkę. Proszę, oto bilet. Nie, to jakiś kosmiczny błąd. Panie Sidi, proszę mi natychmiast oddać mój bilet. Dobra, dobra. Niech pan lepiej to zobaczy. Ja też dostałem zaproszenie do stacji Wiedza. Pan, a co pan może wiedzieć o wiedzy? Chciałem powiedzieć o nauce. Facet z deskorolką i walkmanem. Mam wygłosić kilka referatów. Proszę? No nie. Słabo mi. Lemoniady? I to całe wiadro, jeśli można. Przykro mi, mam tylko w szklance. Nie powinien pan osądzać ludzi na podstawie wyglądu, Fata Morganie. Pozory mogą mylić. A to żart. To nie żart. Ja jestem profesorem. Mój pierwszy wykład dotyczy przekazywania informacji na odległość. Chce pan posłuchać? No proszę. Niech pan zaczyna ten swój wykładzik. Zastanawiacie się pewnie, skąd w materiale o przekazywaniu informacji wziął się bęben. To proste. Dawniej, gdy nie było telefonów, przy pomocy dźwięków można było przesyłać komunikaty na duże odległości. W ten sposób sąsiednie plemiona ostrzegały się wzajemnie o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wzywały pomoc lub nawoływały do walki. Najbardziej znanymi bębnami używanymi do tego celu były tamtamy. Indianie amerykańscy opracowali specjalny dymny telegraf i odpowiedni dla niego system znaków. Wystarczyło rozpalić ognisko i poczekać, aż pod przykryciem zgromadzi się odpowiednia ilość dymu. Potem, wypuszczając go długimi lub krótkimi seriami, przekazywano informacje. Dym z dużego ogniska był widoczny w promieniu kilku kilometrów.
Świetlne zajączki mogą spełniać dokładnie taką samą rolę. Jednak, gdy na niebie zabraknie słońca, lusterka są bezużyteczne. Podobnie działa stosowany do dzisiaj przez marynarzy alfabet semaforowy. Posługując się dwiema kolorowymi chorągiewkami, można przesłać niemal każdą wiadomość. Dawniej przy pomocy ognia, dziś przy pomocy elektryczności, możliwym stało się przesyłanie znaków świetlnych o zmroku i w nocy. Żołnierze, gdy nie mogą korzystać z radiostacji, komunikują się dając sygnały latarkami. Zostańmy chwilę przy świetle. Widzicie? Sygnalizator uliczny też służy do przekazywania informacji. I choć nie używa się w tym celu liter ani wyrazów, każdy wie, co oznaczają poszczególne kolory. Podobnie działają znaki drogowe. Przekazują informacje, korzystając z umownego systemu. Kolorowych obrazków, strzałek i napisów. A czy zebra też niesie ze sobą jakiś komunikat? Niektóre pojazdy używają znaków świetlnych w specjalnych sytuacjach. Dają w ten sposób do zrozumienia, że trzeba je przepuścić. Towarzyszy im często dźwięk syreny. Taksówka z zapalonym światłem na dachu zaprasza do skorzystania ze swych usług. To też forma komunikatu. Widzicie te małe znaczki w górze ekranu? To ikonki. One również przekazują nam pewne informacje bez użycia słów. Ikony, podobnie jak znaki drogowe, należą do języka obrazkowego. Dlatego są zrozumiałe dla ludzi niemal na całym świecie. Dobrym i sprawdzonym sposobem przekazywania informacji na duże odległości jest pisanie listów. Można w tym celu skorzystać z poczty lub internetu. List można też wydrukować i przesłać faksem. Zawsze jednak możemy skorzystać z telefonu i osobiście porozmawiać z naszym odbiorcą. To od 120 lat najlepszy chyba sposób przesyłania informacji. Wiesz, Sidney? Czuję, że płyniemy pod kanałem La Manche. Raczej przez Karaiby, po rybkach sądząc. No i jak się panu podobał mój materiał? No, wprawdzie było w nim parę błędów, ale ogólnie może być. Dodam jeszcze kilka rzeczy i wykład będzie gotowy. Będę mógł się zabierać za następny. A ja tam nie mam zaufania do elektroniki. Wszystkie ważne rzeczy zapisuję w notesie. Tam, przeżytek. Wystarczy, że zrobi pan błąd lub kleksa, a już trzeba kreślić albo wyrywać całą kartkę. Ja tylko klik, klik i skasowałem. Wystarczy, że wysiądą panu baterie i z tego klik, klik, nici. Pióro jest niezawodne. Chyba wyczerpały się panu baterie. No piszesz, bazgrołku. Nie rób mi wstydu. Precelki, świeże precelki. Życzą sobie panowie po jednym? A nie ma pan może odrobinę atramentu? Mam tylko precelki. Ja poproszę. Precelki, świeże precelki, atrament. Świeży atrament. Atrament? Powiedział atrament? Chyba dobrze słyszałem? Chyba powiedział remanent. Remanent. O! Działa! Ha! Wystarczyło trochę pochuchać. A niech mnie internet wciągnie. Pan ma tu alfabet Morsa. A to nieładnie czytać w czyimś notesie. Nie uczyliście tego? Panie Fatamorgani, ja muszę mieć te informacje. Właśnie tego brakuje mi do kompletu. A masz przecież swój komputerek, więc wracaj do niego i nabijaj w klawiszki. Panie Morgan, jak pana błagam. Jak naukowiec naukowca, jak przyjaciel przyjaciela, jak precelek precelka. Ja muszę wiedzieć, skąd wziął się alfabet Morsa. A widzisz, mówiłem ci, że nic nie zastąpi prawdziwego notesu. No, kupię panu atrament! Cały słoik! No dobrze, już dobrze.
Siadaj sobie wygodnie, a ja ci wszystko opowiem. Cała historia zaczęła się tak. Pan Samuel Morse był amerykańskim malarzem i wynalazcą. Całe popołudnia spędzał z pędzlem w dłoni, malując zapamiętale w swoim zeszycie. Całe popołudnia spędzam zapamiętale, malując w swoim zeszycie. Niestety nie wiemy, co malował, ponieważ zeszyt uległ całkowitemu zniszczeniu. Ojej, zeszyt uległ całkowitemu zniszczeniu. Darling, ratuj! Moje dzieła się rozpływają. Ty niezdaro, to już 17 raz w tym tygodniu. I spodnie też mi się zmoczyły. Darling, podaj mi drugą parę. Pomoczyłeś już wszystkie ubrania. Musisz poczekać, aż wyschną. Robi mi się zimno. Pan Morse, nie przestając dygotać, zabrał się za czytanie popołudniowej gazety. Niestety tak mu się z zimna trzęsły ręce, że nic nie mógł przeczytać. Oh my God, tak mi się ręce trzęsą, że nic nie mogę odczytać. Z pisaniem było podobnie. Oh my God. Z pisaniem jest podobnie. Na kartce zamiast liter pojawiały się jakieś kropki i kreski. Oh my God. A co to za kropki i kreski? O, a co to za kropki i kreski? Darling, zdaje się, że właśnie odkryłem nowy alfabet. Mój ty genialny mężu! Wiedziałam, że oprócz malarza jesteś również wspaniałym wynalazcą. Masz jak zwykle rację, darling. Jestem genialnym wynalazcą. No tak, tylko co oznaczają te kropki i kreski? Tego niestety pan Morse nie wiedział. Ale postanowił, że do kolacji upora się z tym problemem. Do kolacji uporam się z tym problemem. Och, to wspaniale, mój drogi. W takim razie przyrządzę indyka. I pan Morse wziął się do roboty. Myślał, myślał, myślał. I wymyślał. Znaczy, wymyślił. Każdej literze alfabetu przypisałem odpowiednią ilość kresek i kropek. I tak, litera A to kropka i kreska. Litera B to kreska i trzy kropki. Litera C to kreska, kropka, kreska, kropka. I tak kolejno ze wszystkimi literkami. Pan Morse postanowił, że natychmiast wypróbuje swój wynalazek. Darling, przynieś mi proszę telegraf, który wymyśliłem w zeszłą niedzielę. Oto on, mój mężek. Czy już wiesz, co to za alfabet? Oczywiście, darling. Nazwałem go na twoją cześć swoim nazwiskiem. Alfabet Morsa. Och, dziękuję ci, mój drogi. Pan Morse postanowił sprawdzić, jak działa alfabet składający się z kropek i kresek. Krótki impuls oznacza kropkę. Długi – kreskę. Naciskając krótko i długo, wysyłamy telegrafem literkę A. Naciskając raz długo i dwa razy krótko literkę B.
i tak dalej. To genialne, mój mężu. Czy mogę zatelegrafować do mojej siostry Mary i zaprosić ją w niedzielę na obiad? Oczywiście, darling. I pani Mors wzięła się do roboty. Pan Mors patrzył z dumą to na żonę, to na swój wynalazek. Jakież było jego zdziwienie, gdy w drzwiach stanęła siostra bliźniaczka jego żony. Przybiegłam najszybciej, jak mogłam. Siostra wysłała mi wiadomość, a ja przecież nie znam alfabetu Morsa. Bo dopiero go wymyśliłem. Fajna historyjka. Trochę nieprawdziwa, ale za to bardzo śmieszna. Tak mam zapisane w notesie. Prawdą jest to, iż Mors rzeczywiście wynalazł alfabet składający się z kropek i kresek. Czyli z krótkich i długich impulsów elektrycznych. Właśnie. Impulsy te kablami docierały do odległych miejsc, a telegrafiści potrafili je odczytać. Muszę to wszystko dokładnie notować, żeby potem móc wspomnieć o tym w moim referacie. Dzięki temu można było w krótkim czasie dostarczać wiadomości na duże odległości. Z tego, co pamiętam, stacje telegraficzne były przy dworcach kolejowych. Istotnie. Ale wracając do tematu. Czy pamięta pan mój referat o przekazywaniu wiadomości na dużą odległość? Bardzo dokładnie. I wszystko było jasne? Nie bardzo zrozumiałem te sygnały chorągiewkowe. W takim razie spróbuję jeszcze raz. Aby zabrać się za przekazywanie wiadomości przy pomocy chorągiewek, musimy najpierw się o nie postarać. Wystarczą do tego skrawki kolorowych materiałów, igła, nitka, patyczki i nożyczki. Aby komunikacja była możliwa, sygnalizatory powinny mieć różne kolory, na przykład czerwony i zielony. Gdy chorągiewki są gotowe, musimy opracować język kodów, którym będziemy się posługiwać. Przygotujmy sobie do tego po 3 karteczki dla każdego uczestnika zabawy. Następnie ponumerujemy je kolejno, od 1 do 3. Teraz na karteczkach oznaczonych jedynką piszemy 3 wymyślone komendy. Pamiętajmy, by je ponumerować. Na kartkach z numerem 2 piszemy kolejne wiadomości, które będziemy później przekazywać. Pamiętajmy, że komunikaty na kartkach obu uczestników muszą być identyczne i posiadać taką samą numerację. Na 3 karteczce wpisujemy 1 co robisz, 2 tak i 3 nie. Następnie umawiamy się, że chorągiewka czerwona oznacza kartkę, zielona zaś komunikat. A teraz przystępujemy do nadawania informacji. Czerwona chorągiewka oznacza kartkę. Podniesiona w górę 1 raz wskazuje kartkę z numerem 1. Zielony sygnalizator odpowiada komunikatom na kartkę. Uniesiony 2 razy w górę wskazuje na drugi komunikat. Gdy komunikat został odczytany, możemy wysłać odpowiedź. 3 czerwone sygnały wskazują kartkę z numerem 3. 2 zielone zdanie numer 2, czyli odpowiedź tak. I już wiemy, że Cindy Romek spotka się zaraz z Fata Morganem. Znakomicie. Wszystko zrozumiałem i zanotowałem. Hej, a co to takiego? A widocznie zbliżamy się do pierwszej stacji. Ale my jesteśmy do góry nogami.
pewnie znaleźliśmy się na drugiej półkuli, a tam wszystko jest na odwrót. Dziwny ten pociąg, nie ma co. To się nazywa ostre hamowanie. Ciekawe, jak nazywa się ta stacja? Stacja Telegraf, stacja Telegraf, stacja Telegraf. Telegraf, stacja Telegraf, stacja. Chodź, idziemy do miasta. Mamy przecież parę godzin postoju. Yeah.